Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Szanowni Goście. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności uchwalonej przez Sejm w dniu 17 marca 2021 roku ustawie o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowej inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. W projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowej inwestycji w zakresie strategii infrastruktury energetycznej zaproponowano weryfikację przepisów. I tak w ustawie z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne kartograficzne, w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Zaproponowane zmiany dotyczą głównie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz ustawy z dnia 22 lutego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Łącznie te ustawy nazywamy specustawami inwestycyjnymi. Specustawy inwestycyjne pozwalają na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. Doświadczenia zebrane w okresie stosowania specustaw inwestycyjnych wykazały, że są one narzędziem usprawniającym i przyspieszającym proces przygotowania i realizacji wyżej wymienionych inwestycji. Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa przez zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz stabilności i pewności odbioru mocy przez odbiorców energii elektrycznej, zwłaszcza w kontekście zmian zachodzących w sektorze energetycznym i planowanego wzrostu udziału niesterowalnych źródeł energii odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej, w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzrostu potencjału wytwórczego w rejonie północnej i centralnej części kraju, niezbędna jest przede wszystkim pilna rozbudowa sieci przesyłowej elektroenergetycznej, ale również dalsze usprawnienie inwestycji w sieć przesyłową gazową, która między innymi zapewni paliwo do nowo budowanych bloków energetycznych oraz infrastrukturę naftową, która stopniem rozwoju odpowiada wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest odpowiedzialny między innymi za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej oraz eksploatację, konserwację i remonty sieci i instalacji urządzeń wraz z połączeniem z innymi systemami energetycznymi w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie wskazać należy, że prawidłowe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego wymaga nie tylko budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej, ale i umożliwienie operatorowi systemu przesyłowego jej eksploatacji oraz utrzymania w należytym stanie. Powyższe wiąże się z koniecznością wprowadzenia do systemu prawa rozwiązań pozwalających na korzystanie ze specjalnego, sprawnego trybu przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w dłuższym horyzoncie czasowym niż pierwotnie założono. Podkreślić należy, że proces przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych na podstawie ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny wymaga zaangażowania licznych organów administracyjnych i jest niezwykle czasochłonny. Czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych na etapie prac przygotowawczych wynosi średnio 56 miesięcy, to ponad 4 lata, co w konsekwencji przekłada się
negatywnie na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Długotrwałość procesu inwestycyjnego wpływa również na wzrost kosztów inwestycji, które ponosząc wysokość taryfy, ostatecznie są ponoszone przez odbiorców energii elektrycznej. Rozwiązania przewidziane w ustawie przesyłowej zwiększają efektywność działania inwestora oraz organów, które są zaangażowane w procesie wydawania decyzji. Podkreślić należy, że możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej ze specustawy przesyłowej w obowiązującym brzmieniu skróci czas przygotowania inwestycji do około 19 miesięcy. Wprowadzenie zmian proponowanych w projekcie ustawy doprowadzić ma do dalszego skracania okresu niezbędnego do pozyskania koniecznych aktów administracyjnych. Przygotowanie i realizacja inwestycji na podstawie specustawy przesyłowej pozwala również na zmniejszenie liczby decyzji pozyskiwanych w odrębnych postępowaniach administracyjnych. Wskazać należy, że decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiera w swoim zakresie rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji inwestycji, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wywłaszczenia, podziału nieruchomości, usunięcia drzew lub krzewów, lokalizacji urządzeń w obszarze pasa drogowego. W związku z powyższym w projekcie ustawy przewidziano dodanie do załącznika do specustawy przesyłowej wykazy strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej nowych inwestycji. W związku z wydłużeniem perspektywy długoterminowego planowania w zakresie polityki energetycznej, koniecznością zapewnienia nie tylko sprawnego przygotowania realizacji nowych inwestycji, ale i umożliwienia modernizacji istniejącej infrastruktury, jak również dynamicznym rozwoju współpracy między operatorami państw członkowskich Unii Europejskiej zmierzającej do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii, w projekcie przewidziano wydłużenie okresu obowiązywania specustawy przesyłowej do 31 grudnia 2030 roku. To jest w okresie umożliwiającym inwestorowi przygotowanie, realizację inwestycji zgodnie z planem rozwoju w zakresie zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2023. Wskazać należy, że aktualnie w sektorze energetycznym dochodzi do zmian strukturalnych związanych między innymi z rosnącą decentralizacją sektora wytwarzania energii elektrycznej, wzrostem źródeł odnawialnych i ciągłym rozwojem technologii w tym obszarze, planami budowy morskiej energetyki wiatrowej, programy energetyki jądrowej czy wzrostem zużycia energii elektrycznej w sektorze transportu i ciepła. Mając na uwadze powyższe, a także stan techniczny istniejącej infrastruktury przesyłowej elektroenergetycznej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej elektroenergetycznej oraz umożliwienie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego modernizacji już istniejącej infrastruktury. Zapewni to bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wskazać należy, że w specustawie przesyłowej skorzystano z rozwiązań przewidzianych już w innych ustawach regulujących w specjalny sposób proces przygotowania i realizacji inwestycji. Wprowadzając rozwiązania do przepisów tej ustawy, dokonano oceny ich przydatności w kontekście celu, jakim jest usprawnienie procesu inwestycyjnego i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Zmiany rozwiązań przewidywanych, zmienianych w niniejszym ustawą o aktach prawnych wynikają z konieczności ich dostosowania do specyfiki strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub zdiagnozowania problemów ze stosowania tych rozwiązań. W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania polegające w szczególności na doprecyzowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych specustawach inwestycyjnych, zweryfikowanie listy inwestycji objętych specustawą przesyłową przez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, uwzględnienie specyfiki inwestycji przygotowawczych i realizowanych w obszarach morskich Polski, przedłużenie okresu obowiązywania specustawy przesyłowej do dnia 31 grudnia 2030 roku. Ponadto w przypadku specustawy terminalowej w projekcie ustawy uwzględniono zmiany wynikające z integracji spółek Polskie LNG z siedzibą w Świnoujściu i operatora gazociągów przesyłowych GazSystem.
Oczekiwany efekt wprowadzenia zmian do specustaw inwestycyjnych jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a zatem idzie szybszy rozwój strategicznej infrastruktury energetycznej, wzrost bezpieczeństwa jej funkcjonowania oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z występowaniem ograniczeń albo przerw w dostawach energii do odbiorców końcowych. Powyższe doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W trakcie prac komisji wprowadzono do projektu ustawy 15 poprawek. To są poprawki zgłoszone przez legislatora. To są poprawki językowe, interpunkcyjne i merytoryczne. Te poprawki znalazły uznanie w oczach komisji, zostały przegłosowane i komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy z proponowanymi poprawkami. Dziękuję.